Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Cześć, nazywam się Ania Korytowska. Cześć, nazywam się Julia Niemiec. W programie Polki słuchamy kobiet żyjących w Polsce tu i teraz. Ich historie pokazują, że polska społeczność kobiet jest bardzo różnorodna i warta odkrycia na nowo ponad podziałami. Dzień dobry Olu, dzień dobry Państwu. E, zapraszamy na kolejny, jedenasty odcinek programu Polki i mamy ogromną przyjemność gościć dzisiaj Olę Kisiel. E, Ola jest mamą, dziennikarką, a na swoim Instagramie publikuje treści, które, których nie znajdziemy w mediach głównego nurtu. E, jak sama piszesz, pokazujesz jak odwalić się od siebie, mm, polubić swoje ciało i całą resztę. Tak jest. No to cytując Ciebie, jak się od siebie odwaliłaś? Zaczęło się to od tego, że urodziłam dziecko. I to nie jest najlepsza metoda, żeby się od siebie odwalić. To Od razu uprzedzam, że koszty są naprawdę wysokie i ponosi się je przez co najmniej 18, jak nie 25 albo 40 lat. Więc na pewno są inne sposoby. Ale dla mnie ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że moje ciało jest po coś więcej niż żeby tylko ładnie wyglądało i zadowalało wzroki, uwagę innych osób, był przełomowy. Bo ja nigdy nie byłam tą dziewczynką, która marzyła o byciu mamą, czy tą kobietą, która marzyła o posiadaniu dzieci. To była jakaś naturalna konsekwencja rozwoju mojego związku, że zostałam matką, ale to nie była, to, to, to nie była strefa moich marzeń. I kiedy się okazało, że to moje ciało faktycznie jest w stanie z dwóch komórek i dziewięciu miesięcy wyprodukować pełnowymiarowego, chociaż niewielkiego człowieka, Pomyślałam sobie: Wow, no naprawdę to ciało ma inne zadania, niż tylko ładnie wyglądać i nie mieć włosów na nogach. Yy, I to nie jest tak, że ja wyszłam ze szpitala na Madalińskiego i już byłam po prostu nowo narodzoną boginią pozytywności. Absolutnie nie, bo to jest proces. Yy, to, to nie jest cel, to jest moim zdaniem droga, na której się jest przez całe życie. Ale u mnie zaczęło się właśnie od tego, że mm, przez ten pierwszy rok macierzyństwa, kiedy byłam. No, w zasadzie non-stop z moim synem w domu, tudzież poza domem, ale ja i on, bo jego tata w większości pracował i jakby dołączał do nas popołudniami, no klasyczny model, nie jestem z niego dumna, ale taką mieliśmy sytuację, to trochę zapomniałam o tym, że kiedyś nie wyszłabym z psem na spacer bez makijażu. No bo się okazywało, że jak już jesteśmy gotowi. On jest gotowy, nie śpi, nie drze się, nie trzeba go karmić, przewijać i tak dalej. Ja jestem gotowa, dobra, idziemy. Nieważne, że ja mam na sobie te same dresy czwarty dzień z rzędu, to nie zmieniało jakości tego doświadczenia, tego, tego spaceru, tego wyjścia e, do ludzi, wyjścia na dwór. Ja jestem z Pomorza, więc u nas się wychodzi na dwór. E, I jakoś wtedy, krok po kroku, zaczęłam, trochę jak z tą cebulą ze szreka, zdejmować kolejne warstwy i uświadamiać sobie, dobra, to w zasadzie nie jest mi potrzebne, tamto nie jest mi potrzebne. Tak uwielbiam się malować, ale tak naprawdę wolę poświęcić te 20 minut na coś innego. Yy, tak wydawałam połowę mojej pensji na buty i torebki, a teraz chodzę zawsze w tych samych Adidasach, bo są wygodne i się je szybko zakłada. I, I tak warstwa po warstwie rezygnowałam z tego wszystkiego, co kultura diety nam sprzedaje jako niezbędne i konieczne, żeby być w życiu szczęśliwym. A czym jest ta kultura diety? Uch kultura diety w mojej definicji, bo tych definicji jest bardzo dużo yy, to jest cały cały przemysł, tak naprawdę cały biznes nastawiony na to, żeby zarabiać gigantyczne pieniądze na podsycaniu naszego niezadowolenia z własnego ciała yy, siostry Nagoski Emilia i Amelia, autorki genialnej książki Wypalenie, którą polecam absolutnie każdej kobiecie, nazywają kulturę diety industrialnym kompleksem bikini Czyli znowu całą wielką machiną, stricte kapitalistyczną i bardzo patriarchalną, która od pewnie dobrych 150 lat zarabia na tym, że jesteśmy wiecznie niezadowolone ze swojego działa. I to jest rzecz, z której ja się wypisałam i tak co jakiś czas muszę się z niej wypisywać, bo niestety to nie jest tak, że raz się wypiszesz i e, masz z głowy, bo ona jest wszędzie. I to brzmi jak straszna teoria spiskowania, że tu wielka kapitalista, czy machina, i że. Trochę mi odbiła. Trochę Ty. tak chyba jest, tak bo tak nawet jest. mówisz o tym bikini e, i faktycznie, jak nie wiem, się, już w styczniu, nie, jak przejdźmy na dietę, ćwiczmy, no, żeby w bikini wyglądać dobrze. I usłyszałam ostatnio coś, bardzo mi się to spodobało, że e, każde ciało to jest jakby ciało dobre dla bikini. No i w sumie, w sumie tak jest. Tak, zdecydowanie. No, masz ciało, masz bikini, to masz ciało gotowe do bikini. I to jest ta ciało pozytywność? Nie, nie do końca. Ciało pozytywność, jak każdy nurt, który zyskał na popularności, trochę się rozmyła. Tak jak feminizm po pewnym czasie zaczął być bardziej girl power niż feminizmem, tak ciało pozytywność przestała być ruchem politycznym, którym była i ruchem dedykowanym bardzo konkretnej grupie osób, i tak trochę rozlała się na kobiety i osoby z ciałami w ogóle. Ciało pozytywność, ta, o której ja piszę i od której ja zaczęłam, jest ruchem, który powstał w latach 60. ubiegłego wieku. który był stworzony przez i dedykowany grubym, czarnym kobietom. Jakby po raz pierwszy to mowa o, o grubo akceptacji, fat acceptance, padła. Mowa padła? Te, te słowa padły mm. z ust czarnoskórych kobiet, Żydówek. Generalnie people of color, przepraszam, ale nie dałabym rady tego jakoś przetłumaczyć sensownie, yy, czyli osób niebiałych, o mm -hmm. jednak tołam radę przetłumaczyć. I dopiero potem po pewnym czasie okazało się, że część tych opresji, których doświadczają grube czarne kobiety, azjatki i kobiety latinx, doświadczają również kobiety białe. No i niestety z reguły tak jest, że tam gdzie chociaż część jakiegoś zagadnienia można przypisać białym kobietom, to one zaczynają je dominować. Yy, i, no i tak samo stało się w przypadku ciała pozytywności która najpierw mówiła o tym, że każde ciało zasługuje na szacunek i każde ciało zasługuje na takie same prawa i tu jest ten polityczny kontekst a teraz trochę mówi o tym, że każde ciało jest dobre i każde ciało trzeba kochać a ja sobie myślę, że jak się wychowałyśmy w takiej kulturze w jakiej się wychowałyśmy, yy, gdzie dziewczynki po raz pierwszy o przechodzeniu na dietę mówią mając 6 lat to strasznie ciężko jest siebie kochać i to, czy ja siebie kocham czy nie kocham, ma niewielki wpływ na jakość mojego życia. A to, czy ja mam takie same prawa, czy mogę kupić ubrania w moim rozmiarze w każdym sklepie bez czekania dwa tygodnie, aż przyjdzie do mnie um, dostawa za sosa i bez wydawania cztery razy więcej większej kwoty niż koleżanki, które kupują w sieciówkach e, w warszawskich centrach handlowych, to to ma realny wpływ na jakość mojego życia. I dla mnie właśnie o tym jest ciało pozytywność. O tym, że każdemu ciału należą się takie same prawa. A zaczęłaś o niej tak szerzej pisać wiosną tamtego roku. Mhm. Czy to się zgrało właśnie z tym początkiem pandemii? Dlaczego wtedy? Wiesz, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale chyba tak. Chyba faktycznie ta pandemia, która zrobiła tyle mhm. złego, to w moim życiu chociaż tą jedną rzecz zmieniła na lepszą, bo w momencie, kiedy moje ciało w codziennych kontaktach ze współpracownikami z przełożonymi zostało zredukowane do tego kwadracika na zoomie to ja trochę mu, no właśnie, trochę się od niego odpieczyłam. dałam mu spokój na początku jak pewnie większość z nas na wszystkie zoomy byłam umalowana, uczesana w sukience. E, w sukience potem w zasadzie to już był tylko jakiś ładniejszy top a na dole były dresy potem przestałam się malować a potem się okazało, że w zasadzie i tak wszyscy wyłączamy kamerki i dla mnie ten odpoczynek od presji wyglądania w bardzo konkretny sposób. Bo ja pracowałam jako dziennikarka urodowa, więc te wymagania wobec mnie też były gigantyczne. Tak, piszę o tym, więc piszę musi o tym to więc prezentować. musi tak wyglądać. A jak tak nie wygląda, to na pewno nie wie, o czym pisze, no bo i tak dalej, i tak dalej. I, i ta możliwość na chwilę zapomnienia o tym, jak wyglądam, sprawiła, że zaczęłam o swoim ciele myśleć lepiej. I to jest paradoksalne, ale właśnie tak to u mnie zadziałało. I też widzę w komentarzach i wiadomościach od dziewczyn, które mnie obserwują, że one mają podobnie, że dla nich też ten rok, te, które mają przywilej pracowania z domu, ten, ten rok y, ograniczenia kontaktów sprawił, że trochę odpuściły swoim ciałom, y, że te, które co drugi dzień goliły nogi i umierały, bo miały zapalenie mieszków włosowych czy jakieś inne dramatyczne, dermatologiczne historie, stwierdziły, kurde, po co? No nikt tego nie widzi. Ja to widzę. No może trochę na początku mi to przeszkadza, bo, no, bo nie widziałam nigdy włosionych kobiecych nóg w żadnych mediach i mi się wydawało, że to takie nienaturalne i straszne. A teraz to widzę i w zasadzie jest coraz lepiej. Ja naprawdę głęboko wierzę, że jak się człowiek z czymś opatrzy to jest mu to dużo łatwiej zaakceptować. I faktycznie tych przekazów, tych ciało pozytywnych, czy właśnie takich pokazujących, normalizujących może kobiece i też nie, nie kobiece, sylwetki jest coraz więcej, ale mm, wciąż jest duży problem. Ja trafiłam ostatnio na takie statystyki i według nich Polska jest na, na ostatnim miejscu pod względem w ogóle jakiejkolwiek akceptacji własnego ciała. I to zarówno kobiety i mężczyźni. I to jest bardzo alarmujące. Jak myślisz, z czego to wynika? Oh, no niestety musimy się trochę bić w piersi dziennikarze, e, ale jeszcze bardziej muszą się bić w piersi wydawcy i właściciele mediów, w których <noise> pracujemy, e, bo no w znaczącym stopniu przekaz jest e, kształtowany przez to, co widzimy w mediach głównego nurtu. Te okładki, jakie widzimy, zwłaszcza magazynów kierowanych do kobiet, to są wizerunki kobiet, które nie istnieją w rzeczywistości, bo nawet dziewczyny z okładek magazynów nie wyglądają jak dziewczyny z okładek magazynów. I doprowadziliśmy ten świat do jakiegoś totalnego absurdu, kiedy no niemal wszyscy chcą wyglądać tak, jak nie wygląda nikt. I dla mnie to jest przerażające, bo widzę, że wyrastają w tym kolejne pokolenia i bardzo chciałabym, żeby, żeby coś się zmieniało, ale się nie zmienia. Jest jeszcze większa presja przez fakt, że żyjemy w świecie mediów społecznościowych. I że dzisiejsze nastolatki no, przez ostatni rok obcują z ludźmi tylko i wyłącznie przez ekran e, telefonu czy komputera, to nieustannie filtrują to, jak wyglądają. E, I nieustannie porównują się do tego, jak wyglądają ich buzie i ich ciała z filtrem, a jak wyglądają bez. I gdybym mogła w życiu zorganizować jedną krucjatę, to to by była krucjata przeciwko filtrom upiększającym na Instagramie. A ty też się porównujesz? No jasne, mhm. oczywiście. Porównuję się do, do samej siebie, porównuję się do innych osób, porównuję się do tego, jak wyglądam z filtrem albo bez, i widzę jak bardzo pogarsza mi się samopoczucie, kiedy się porównuję, zwłaszcza do tej wersji z filtrem, bo ona daje taki, takie złudne wrażenie, że gdybym się bardziej postarała albo coś poprawiła, coś, coś, popra małego. coś małego zmieniła. To mogłabym tak wyglądać. No nie mogłabym tak wyglądać, bo nikt nie ma blura na twarzy non stop. Yy, czyli wiecie, takich rozmytych, rozmytych porów nie? I, i idealnej gładkiej skóry. Mój syn, który ma 4 lata nie ma idealnej gładkiej skóry. Yy, no ale moje oczy to widzą i mój mózg myśli, aha no skoro to widzę to to jest wykonalne. Więc po prostu przestałam ich używać i bardzo mi się poprawiło samopoczucie od tego czasu. Bardzo polecam taki detoks. No właśnie nawet ostatnio miałaś taką akcję Dobry Detoks. Yy, czego ona dotyczyła? Czego ona nie dotyczyła, to jest w bo detoks to jest takie słowo, którego ja serdecznie nienawidzę. Bo odtruwać to się można jak człowiek się i wtedy jest detoks, tak? E, na co dzień tym odtruwaniem w naszym organizmie zajmuje się wątroba energii nie zielone koktajle, nie proteinowe owsianki, nie detoksyfikujące kapcie, wkładki do butów, plastry i inne historie, bo takie rzeczy również widziałam. I, i, I stąd mój pomysł, żeby ten dobry detoks to był detoks od tego, co nam naprawdę szkodzi, czyli właśnie od porównywania się w mediach społecznościowych, od obserwowania kont i twórców, którzy nam ewidentnie nie robią dobrze. Nie, kiedy konsumujemy ich twórczość, nie czujemy się ze sobą lepiej, tylko gorzej. I obserwujemy, bo wszyscy obserwują, bo wypada, bo nasz zawód nam każe być, być z tym na bieżąco. To jest też hmm, pogodzenie się z tym, że z niektórych związków się po prostu wyrasta, z niektórych relacji, i że to nie oznacza, że one zawiodły, że były złe, tylko były naturalną koleją rzeczy. Yy, to też zrobienie porządku w szafie i pogodzenie się z tym, że tak, w czwartej klasie podstawówki nosiłam rozmiar 36, a teraz jest 30 lat później i już tego rozmiaru nie noszę, więc nie będę trzymała. Tych, tych za małych ubrań w szafie, bo ilekroć te szafy oglądam i je widzę, to mam wyrzuty sumienia, czuję, że zawiodłam, że jestem beznadziejna. Po co mi to? Gdyby coś takiego robiło moje dziecko, czy moja najlepsza przyjaciółka, to już dawno powiedziałabym, Jezu, opanuj się, wywal to, daj sobie spokój. A samym sobie to ciągle robimy. Bo jesteśmy strasznymi krytykami yy, nas samych. I nie ja wiem, jakieś takie chyba społecznikowskie zapędy i chciałabym, żeby ludzie to zobaczyli, no i właśnie się od siebie odpieprzyli, a zwłaszcza kobiety, a zwłaszcza matki, bo my już naprawdę mamy tyle rzeczy na głowie. No właśnie i jak jakby jeszcze w tym, że zajmujesz się dzieckiem, e, pracowałaś też zawodowo. No, pracuję nadal. No, no pracuje, to... pracujesz nadal, tak, teraz, teraz urlop. E, i jak właśnie jeszcze, jeszcze pogodzić jakby ustalanie diety i tego wszystkiego? No, no. Trochę I niewykonalne. Niewykonalne, ale tutaj wchodzi kultura diety, która no. mówi: zobacz, Twoja za ulubiona. jedyne 69 <laughs> zł dziennie zrobimy ci pudełeczka i do, podwieziemy je pod drzwi. E, a za jedyne 400 zł miesięcznie, superfit trenerka, udostępni ci swój plan treningowy. Spersonalizowany, dokładnie taki sam, i dostaje 400 tysięcy innych osób korzystających z jej planów, ale spersonalizowany, bo wpisujesz wagę i wzrost w zamówieniu. No właśnie, Oprah powiedziała kiedyś, że można mieć wszystko, tylko nie można mieć wszystkiego naraz. I ja w związku z tym rezygnuję z bycia w kanonie i wpisywania się w standardy, bo wolę mieć czas na inne rzeczy. Jeszcze a propos tych standardów, takie naszło mnie przemyślenie, bo mówimy o, o mediach głównego nurtu, ale to nie tylko media głównego nurtu, ale filmy. Mm, nawet nie wiem, wystarczy włączyć jakieś reality show. Mm -hmm. e, czy, no nie, wiem, Bridget Jones. Ona jest przedstawiana w filmie e, jako osoba y, no, puszysta, jeżeli mm -hmm. mogę tak powiedzieć. A ona w sumie wcale puszysta nie jest. Ona jest tak straight size, tak, tak w kanonie, Taka w po no, tak w sensie Mhm. Tak. I oglądasz takie filmy? Czy... Ja kochałam Bridget Jones. Był taki czas, że znałam książkę na pamięć. Jako nastolatka w, w konkursach recytatorskich startowałam właśnie recytując Bridget Jones, bo to była jedyna bohaterka książkowa, z którą się mogłam mm -hmm. utożsamiać. No bo była opisywana jako gruba, no, a potem Renée Zellbacher przytyła 5 kilo do tej roli i o mój Boże. Co też pokazuje, jak Ogromną wartość ma ciało, kilo? nie? No to po prostu matko, cóż ona ze sobą zrobiła. Eee, I no, no właśnie. To jak, to jak filmy pokazują kobiety, to jak teledyski pokazują kobiety, e, teledyski raperów to już w szczególności. Mhm. Bo nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, kobiety jakby składały się wyłącznie z ciała w mediach, a mężczyźni ciał w ogóle nie mają. Nie ma ciała, nie ma dyskusji. A ja bym chciała, żeby. Żebyśmy mieli i ciała, i, i przestrzeń na inne rzeczy. Naprawdę. A używasz słowa gruba. Ono nie jest hmm? dla Ciebie obraźliwe? Nie, zupełnie nie. Wiem, że są osoby, które y, bardzo tego słowa nie lubią, bo ono przywołuje bardzo negatywne wspomnienia. Kiedy się, zwłaszcza w, w czasach dziecięcych, żeby komuś dopiec, to się mówiło, że jest gruby, a już hmm. dziewczynce to w ogóle. I ja to rozumiem. Dla mnie to słowo jest w tej chwili neutralne, bo pozwoliłam sobie je przejąć. Tak jak się przejmuje wiele innych określeń, które kiedyś były używane jako obraźliwe, ja po prostu używam go yy, tak jak każdego innego przymiotnika. Ale też szanuję, jeśli ktoś yy, mówi mi: Wiesz co, nie mów tego do mnie, bo ja tego nie lubię. No. To, to słowo mnie boli. Nie ma sprawy. A mm, pracując te, tak naprawdę ponad dekadę. W mediach. Zauważasz jakieś mimo wszystko pozytywne trendy, nurty, by trochę z tą kulturą diety walczyć? Tak. Zastanawiam się, na ile one są takimi trochę pozorowanymi akcjami, bo jest moda na ciało pozytywność, a na ile są faktycznymi zmianami. Ale jak tak pomyślę o tych, o tych moich latach pracy, to faktycznie kiedyś gigantyczną sensacją była. Sesja we włoskim Wołgu z czterema modelkami plus size, bo to był pierwszy wolk w historii, który zrobił sesję z grubymi kobietami i chyba nawet dał Ashley Graham na okładkę. W tej chwili takie sesje pojawiają się już dużo częściej. Pomijam fakt, że dwie strony przed tą sesją jest artykuł o 10 sposobach na celulit, a za tą sesją jest felieton o fenomenalnym sokowym detoksie. Pewien brak spójności hmm, że mnie, tak, bawi, ale traktuje to jako no. zapowiedź e, zmierzania we właściwym kierunku. No dobra, ale to wtedy jakby zdrowy styl życia jest zły? Nie no, co ty? Oczywiście, że nie. Nie, nie, nie. Ehm, ja bym tutaj do was słuchałam podcastu m, takiego świetnego brytyjskiego lekarza e, dr Joshua Woolrich, e, Bardzo polecam. Podcast nazywa się Willing to Be Wrong. I on tam powiedział, że osoby, które krzyczą o promocji otyłości, to, to jest w ogóle osobna historia, na no to, no to zróbmy kiedyś o ze mną rozmowę. E, o, o tym, że y, y, gruby równa się otyły, równa się chory, równa się zaraz umrzesz, to jest pewnego rodzaju intelektualne lenistwo. Bo nic na tym świecie nie jest zero-jedynkowe. Można być. Grubym i być zdrowym, można być chudym i być zdrowym, a można być grubym i niezdrowym i tak dalej, i tak dalej. Ale to, jak wygląda nasze ciało, to jest zupełnie, może nie zupełnie, ale to nie jest jedyna rzecz, która pokazuje, jest wskaźnikiem tego, czy jesteśmy zdrowi, hmm. czy nie. I, i jak, jak najbardziej jestem za tym, żeby o siebie dbać, e, żeby dążyć do zdrowia, ale jednocześnie wiem, że nie każdy będzie zdrowy, bo mamy nieuleczalne choroby, e, bo mamy choroby przewlekłe, bo mamy taki system opieki zdrowotnej, który pewne osoby dyskryminuje i one mając utrudniony dostęp do, do tej opieki zdrowotnej też będą miały trudniej w byciu zdrowymi i tak dalej, i tak dalej. Ale jak najbardziej jestem za tym, żeby dbać o swoje zdrowie i żeby pamiętać, że dbanie o zdrowie to nie jest odchudzanie. A jak ty w takim razie dbasz o zdrowie? I nie mówię tu, żebyś nam przedstawiła, wiesz, po prostu rutynę plan dnia, Glandnia, ale jednak, tak jak powiedziałaś jeszcze wcześniej, to nie dzieje się od razu, że budzisz się i nagle to, to ciało chociażby akceptujesz, to by było już dużo na początek, mhm. tylko że to jest jakiś proces. To jak u ciebie to wyglądało? Ja zaczęłam od dbania o to, żeby mieć czas dla siebie. Bo w macierzyństwie, zwłaszcza tym wczesnym jest tak, że jesteś tak totalnie zanurzona w ten kontakt z dzieckiem, że zupełnie sobie zapominasz, jak masz fajnego, wspierającego partnera, jakiego ja miałam, to kiedy on wraca do domu po pracy, to nie usłyszysz od niego, no, ale przecież ty cały dzień w domu siedziałaś z dzieckiem. Co ty robiłaś? Od czego ty jesteś zmęczona? Się, nie? Oczywiście. Więc ja tak na szczęście nie miałam, i on miał pełną świadomość tego, że po Dziesięciu godzinach z człowiekiem, który nie mówi, ale ma milion potrzeb do zaspokojenia i je komunikuje, tylko tak, że ty tego nie rozumiesz, naprawdę 45 minut y, bez żadnych dźwięków y, to jest to, czego potrzebuję. I zaczęłam od tego, żeby mieć czas tylko i wyłącznie dla siebie, kiedy nie robię nic dla nikogo innego. To było czytanie książki, to był spacer po parku bez psa, któremu trzeba rzucać piłkę i pilnować, żeby tam nie wpadł na kogoś. Y, to, to była pierwsza rzecz. Potem się okazało, że jak sobie odpuściłam tą presję ciała bikini i mieszczenia się w konkretny rozmiar ubrań, to mi strasznie dużą frajdę sprawia ruch. Tylko ja zawsze myślałam o ruchu jako o rzeczy, którą się robi po to, żeby być chudym, a nie po to, żeby mieć fan, żeby się zrelaksować, żeby być godzinę poza domem bez dziecka, żeby móc coś zrobić z innymi ludźmi. Chociaż ja nie jestem wielką fanką sportów drużynowych, żeby zobaczyć coś nowego. Żeby doświadczyć te, czegoś nowego. I tak zupełnie przez przypadek do mojego planu tygodnia dołączyło parę, parę minut na sport. Raz mniej, raz więcej, w zależności od pogody i okoliczności. E, potem odkryłam fenomenalną rzecz, jaką jest jedzenie intuicyjne, które jest absolutnie zaprzeczeniem wszystkiego tego, czego się nas uczy o odżywianiu w szkole. A jednocześnie nie jest pseudonauką, tylko jest autentyczną nauką opartą na badaniach. I, i wymyśliły to dietetyczki kliniczne. Yy, I to jest rzecz, która powstała 30 lat temu, więc też, też nie jest to żaden nowy, nowy wymysł, który mówi: wiesz co? Najlepiej to, co powinnaś jeść i to Ci służy, to najlepiej to wie Twoje ciało. Yy, nie żona znanego piłkarza. Albo y, inna y, kliniczko, die, kliniczko? <laughs> inna dietetyczka, chociaż oczywiście jak najbardziej współpracuj z dietetykiem, jeśli jest ci to potrzebne, ale przede wszystkim naucz się o, oducz się słuchania innych, a naucz się słuchania siebie. I to jest strasznie trudne. E, oduczanie się czegokolwiek jest fenomenalnie trudne, i ja jestem w ciągłym procesie e, o, oduczania się rzeczy związanych z jedzeniem. Ale kiedy zaczęłam się oduczać i uczyć nowych rzeczy, to też zupełnie zmieniło się to, jak ja jem, kiedy jem, ile jem. Nie mam wyrzutów sumienia jak zjem bajecznego batonika, bo je po prostu lubię. Ale też nie mam takich napadów, że muszę ich zjeść pięć, bo przez cztery dni ograniczałam kalorie do 600 dziennie i po prostu zaczęłam się głodzić. Jedzenie intuicyjne też uświadomiło mi, jak bardzo wiele moich zachowań żywieniowych było zaburzonym odżywianiem. Może jeszcze nie zaburzeniami odżywienia, ale już zaburzonym odżywianiem tak. Jest kilka książek na ten temat, jest kilka naprawdę świetnych młodych dietetyczek, które pracują w tym nurcie. W dobie pandemii pracują również online. I jeśli ktokolwiek ma podejrzenia, że z tym, jakie je, może jest coś nie do końca tak i to mu nie służy, to, to bardzo polecam zajrzeć. A co to były za sygnały u ciebie, że to może być w przyszłości zaburzenie odżywiania? Y wiesz co? Ja bardzo często zapominałam. Zapominałam jeść, znaczy zapominałam. Oczywiście, że nie zapominałam, bo czułam głód, ale mówiłam sobie o Jezu jestem teraz taka zajęta, muszę jeszcze zrobić to, tamto, siamto. się niosan napisać. Mm -hmm, tak jest. I w, w międzyczasie jeszcze wyciągnąć naczynia ze zmywarki oraz się umalować, bo coś tam. E, no i właśnie i nie jadłam, a potem nadrabiałam te, te zaległości jedzeniowe. To, to była taka podstawowa rzecz. Do teraz zapominam o tym, żeby pić. I to jest problem, który ma chyba większość z nas, że, że, że są takie dni, kiedy uświadamam sobie, kurde, wypiłam rano kawę, potem wypiłam kawę po obiedzie i to jest wszystko. To jest chyba rzecz, którą jest mi najtrudniej wypracować. Jak znajdę jakiś na ten sposób, to na pewno zarobię na tym grube miliony. No, niby są te pomoce, tak? Aplikacje, tak. gotowe plany, mhm. no właśnie, nawet, nawet te konta w mediach społecznościowych, które jak na nie wchodzisz, to myślisz sobie, że rozwiążą twoje, twoje wszystkie problemy, a, a z tego, co mówisz i co chyba jest bliższe realiom, no to jest taka codzienna, ciężka praca nad sobą. A może ty chcesz rozwiązywać czyjeś problemy przez swoje konto? Ja bym chciała. Nie wiem, czy rozwiązywać problemy, mm -hmm. ale chciałabym, żeby po czytaniu moich treści i oglądaniu moich wywiadów i innych historii, Kobiety, bo głównie oglądają mnie kobiety, ale osoby pomyślały sobie, kurde, mogę się od siebie odwalić. I to nie będzie znak lenistwa, zapuszczenia się i zaniedbania, tylko to będzie taki prawdziwy self-care. E, bo, bo to dbanie o siebie stało się ostatnio takie strasznie modne, ale w moim przekonaniu, dbanie o siebie, które ogranicza się do plasterków ogórka na oczach i maseczki na twarzy, to jest trochę za mało. To jest fajne i ja to od czasu, czasu robię, ale wolę takie dbanie o siebie, które polega na tym, że mam swoje granice i ich pilnuję, że właśnie ruszam się tak jak lubię, że jak słyszę jakiś przekaz, który wiem, że jest dla mnie szkodliwy, to go natychmiast wyłączam, a jeśli to jest osoba, to mówię, wiesz co, nie chcę o tym rozmawiać, zmieńmy temat, to dla mnie taki self-care jest yy, bardziej wartościowy i może taką mam misję. To strasznie duże słowo. Ja się boję taka, taka rada, jak y, się od siebie odpieprzyć? Zwróć uwagę na to, w jakim miejscu jesteś, kiedy czujesz się źle ze sobą. Nie mam na myśli fizycznie miejsca, mm -hmm. tylko co się wydarzyło. Czy na przykład właśnie skończyłaś skrolować Instagrama przez ostatnie 20 minut? I masz teraz poczucie, że twój dom jest za mały, twój facet jest zbyt brzydki, za mało zarabiasz, i tak dalej, i tak dalej. To może tutaj trzeba poszukać. Albo może właśnie skończyłaś wisieć na telefonie z koleżanką, i jesteś tak wyzuta z energii, że już nic nie jesteś w stanie zrobić. To może tu trzeba coś naprawić. I właśnie tego bym poszukała: tego, co nam yy, szkodzi, i co możemy w dosyć prosty sposób zmienić. No bo pewnych rzeczy nie zmienimy od razu. Ale takie małe, małe zmiany y, się sumują i dają fajne efekty. Czyli tak się po prostu zauważyć najpierw. Tak, piękne. <grym> Świetnie to powiedziałaś, dokładnie. Y, świadomie, z takim dużym skupieniem na sobie, które nie jest egoizmem. To no jest kolejna rzecz, którą nam się wmawia jako kobietom, nie? Jak, jak chcemy naprawdę komuś dowalić, jakiejś dziewczynie, to mówimy Boże, ona jest taka skupiona na sobie. Nie ma w tym nic złego. Na kim innym masz być skupiona. E, więc tak, może przeznaczmy godzinę w tygodniu na skupienie na siebie. Taki mam, taką mam radę. I takie mamy przesłanie do Państwa i do nas, i do Ciebie, Olu. I bardzo Ci dziękujemy za, za, za te rozmowę. Te rozmowę tak? I za Twój przekaz i zapraszamy na media społecznościowe, Oli, bo naprawdę można sobie poprawić humor i życie. Ja jeżeli mała. mogę tak powiedzieć. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.